Witam na kanale Króle Króliki Króliczki. A i przychodzę z taką wiadomością, że nie mam już 12 króliczków. Sprzedałam wczoraj. Z maluchów zostawiłam tylko Jaśka. Wiadomo, Angela, bo jest nabytek kupiony, więc bez sensu kupować, a później go sprzedawać. I Małgosia. Także tak, pokażę wam te maluszki. Kto nie na bieżąco, polecam film z mojego kanału Stan mojej hodowli. To będzie widział, jakich królików brakuje na tym filmie. Jasiu. I Angela. Angela jest towarzyski króliczek. Kiedy bym klatki nie otworzyła, to przychodzi. No. Także to mi zostało z tych takich, powiedzmy, młodzieży. A nie z młodzieży, no to no wiadomo, te sztuki. Tu trzy sztuki. Tu. I tu wszystko z 1 października, ale to już jest sprzedane. I co? Generalnie bez zmian jako takich. Zmiany są tylko takie, że Mariolka 2 wywlekła za cyckiem. Nie, jeden po drugim, tylko dzień po dniu. I zostało jej się niestety teraz tylko 3. Zerknijmy. Śpią maluchy. Zostało jej się tylko 3. A u Doroty szarańcza zajada. U Dorotki na szczęście odpukać są wszystkie 7. Dobrze się mają. Wywalone na to, że dotykam, tak, zajęte jedzeniem. Także tyle, jeżeli chodzi o maluszki. Tą panią sobie dzisiaj zakłóciłam, no bo stwierdziłam, że jak już nie ma 12, to miejsca jest, więc tą panią zakłóciłam. No i takie zmiany u mnie w hodowli, tylko takie zaszły zmiany. Także jest troszeczkę mniej, ale to jest kwestią czasu, bo tak jak mówiłam, te dwie panie są kotne. Graśka i zbuntowana, jak ja na nią mówię. Zbuntowana. No i muszę wam powiedzieć, że ona jest kotna, bo jak poprzednim razem była kotna, no to się zachowywała tak samo, jak teraz się zachowuje. Już się nie da tak fajnie pogłaskać. Znaczy, dać to się da, tylko że jak przychodzę rano z jedzeniem albo coś gmyrnę u niej w klatce, to jestem od razu atakowana. Tak, taki zbuntowany królik. No a Graśka już miała małe, więc to ona już chyba w 3 czy 4 miód będzie mieć. Przerabia ściółkę, jak widać. Co jej tam sypne, gdzie się załatwia, żeby nie lała bezpośrednio na dechy. Pójdzie i odkopuje. No ale co jej mogę zrobić? Przecież jej głowy nie utnę. Więc jakby tyle chyba na tym filmiku. Niedługi, taki tylko właśnie po to, żeby was poinformować, że sprzedałam 12. No i co? Ja wam mogę jeszcze powiedzieć. Jakbym nie nagrywała filmu jeszcze przed świętami, bo pewnie tak będzie, bo w sumie to co, no nagrywać jedno i to samo to bez sensu. Więc chciałam wam życzyć zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych. Wesołego jajka, rozbrykanego królika, dosłownie. No śmigusa, dyngusa, no jedynie w rodzinie, bo jak to mówią, zostań w domu.
I to jest najlepsze, co może być w tej chwili. Chronić siebie i bliskich od tego dziada, co się przyplątał. Więc jakby tyle z mojej strony i zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. A ja co mogę powiedzieć? A ja mogę powiedzieć do następnego.